Zmierzając ku końcowi tej rozmowy, jak byś chciał, żeby wyglądał twój występ w Turynie? Jak sobie go wyobrażasz? Nie pytam, jak będzie wyglądał, tylko wiesz, jak sobie go wyobrażasz? Żeby wyśmienicie wyglądało. Tyle mam do powiedzenia. No nie wiem, chcę, żeby dobrze wyszło i mam nadzieję, że tak, że dobrze wyjdzie. A co sądzisz o swojej pozycji startowej? Czy twoim zdaniem ona ma wpływ na głosowanie? Bo wiesz, są takie teorie spiskowe, że niektórzy twierdzą, że jak się występuje na początku, to ma się słabsze szanse na bycie w finale. Jak ty do tego podchodzisz? Dla mnie to nie ma za duże znaczenie. To jest tylko numer, a w sumie powiem tyle, że może dobrze, że nie jestem na końcu, bo to bym śpiewał na pewno bardzo późno, jakbym był na końcu. I to byłoby dla mnie trochę wokalnie niekomfortowe, że jestem zmęczony i muszę teraz o takiej godzinie śpiewać. Nie myślę o tym, to jest. Nie, ty jesteś 14, to tak prawie w środku, trochę dalej niż tak w środku. Trochę, ale 14 jest szczęśliwa. Tak. Czternastka podobno jest szczęśliwa, tak się mówi. No tak? No tak w Polsce mówią. Nie wiedziałam, ale to widzisz, dobra, a jak wygląda czas twój przed ważnymi występami? Co ty robisz? Sen, oczywiście. Jestem w pierwszym miejscu. Żeby wysypiać się, spędzam cały dzień jedząc owoce, piję dużo wody ciepłego. Z miodem oczywiście i jestem jakby skupiony, trudno w ogóle ze mną na te dni ze mną rozmawiać, bo jestem po prostu tak skupiony, mam głowy gdzieś indziej, no i zależnie od występu, to czasami jestem nawet dwa dni przez te dwa dni kompletnie w swoim świecie, chcę, no zależy mi, żeby dobrze wyszło i właśnie muszę trochę wejść w taki tryb, no nie wiem, no swojego świata właśnie przed.